Nowy Stumble Pass w Stumble Guys i słuchajcie, jest zbugowany Stumble Pass, bo otrzymałem dziwny komunikat w Stumble Guys z jednej rzeczy. Oglądajcie to do samego końca, jeśli chcecie się dowiedzieć, jaki to był komunikat. Siemano, gitaro, z tej strony Marcel Gitara. I słuchajcie, dzisiaj odbierzemy sobie jeden bardzo ważny. No, pewnie już wiecie, pewnie się już domyślacie, bo pewnie już widzieliście po tytule. Tak, dzisiaj odbierzemy nowy Stumble Pass. Zobaczcie, jest calutki, jeszcze nieodblokowany. I 11. teraz, słuchajcie, będziemy zaraz odbierali, tylko tak, najpierw musimy zobaczyć. Okej. Dobra, to teraz kupujemy klejnoty. I teraz słuchajcie, już mamy już zapłacono. Wchodzimy teraz, uwaga, do Stumble Guys i zobaczymy teraz, czy doładowano mi już klejnociki. Uwaga, 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 uwaga. Tak, doładowano. Dokonano zakupu. Dziękujemy za dokonanie zakupów. Dobra. I teraz odbieramy nowy karnet w Stumble Guys. Pyk. I teraz go odbieramy w całości. Słuchajcie, na razie nie odbieramy. Będziemy zaraz odbierali po kolei. Taki luźny odcinek. I pamiętajcie, że teledysk będzie już 5 października. Więc no wyczekujcie na tą fajną nutę, bo no to będzie bardzo fajna nuta, spokojna, taka troszeczkę mogę wam już skrócić. Mam nadzieję, że już widzieliście trailer, że wam się podobał. A jeśli ktoś nie widział, to link do tego traileru będziecie mieli w opisie, a my tutaj już kupujemy kolejne poziomy, słuchajcie, od początku. Wszystko najpierw zdolnego, ok, bo jakaś emotka tutaj, żetony, odłamki, pomiń, dobra, żetony i kroki, też wyposaż. I teraz odbieramy wszystko od góry. Najpierw nowa skóreczka, Monthamen. Teraz żetony, bilecik, limit waluty. Masz maksymalną ilość. Aha. Dobra? Okej. Okay. Najpierw musimy w takim razie coś za nie kupić. 450, ale co za nie możemy kupić? Naprawdę, widzowie, to jest tak dużo. No to 450 żetony. Ja dlaczego nie mogę. No tak, potwierdź. Dobra. Tutaj żetony, kolejne odłamki. Nie wiem, co się stało, widzowie. Chyba Stumble Guys ma jakieś lagi. Totalnie ma jakieś lagi. Tylko skóreczkę i oczywiście motkę. A teraz mamy szczęśliwe kręcenie. Dobra. Trzeba będzie potem skomunikować z twórcami gry i powiedzieć im, żeby no dawali już w tych Stumble Passach jakieś fajniejsze rzeczy. Żadne koła. Dobra, teraz mamy nowy skin Death i nowa emotka. Okej, wyposaż. Zobaczymy, czy dzisiaj zagramy tą nową emotką. Dobra, mamy Blood Dash Endless, nie spadni i bardzo chciałbym przetestować tą emotkę. Serio, jestem tak ciekawy tej emotki i zobaczcie ten skin. Jest straszliwie gruby, bym powiedział. Dobra, emotka. Używamy. Wow! Tak jakbyśmy piorunami strzelali. Ona jest taka fajna, zobaczcie. A robi coś komuś? Nie wiem, będę musiał potem sam jeszcze sprawdzić, ale no zobaczcie, jak ona jest fajna. OP jest, naprawdę. Mam nadzieję, że twórcy gry nie usuną nikomu tej emotki. Tylko powinni ust. Jeśli ktoś już kupił karnet, to nie mogą usuwać emotek. A jak ktoś kupił, jak już jeszcze ktoś nie kupił, to powinni usunąć z gry tą emotkę, bo ona jest zbyt OP. Zobaczcie.
Zobaczcie, no. Posłuchaj, bracie, ziemia jest płaska, tak jak to było na starych obrazkach. Na niej pokrywa pewnie zostanie, po to by ludzie nie uciekali. A w tej pokrywie, tak moi widzi, otwory byśmy się nie dusili. Na samej górze silna żarówka i niby gwiazdy pracuje główka. To ta pokrywa dziurawa nieco sprawia wrażenie, że gwiazdy świecą.